teraz bardzo umawiamy się. Nie filmujesz każdego kamienia, każdego strumyka. Mamy bardzo długą trasę. Ale wymyślasz. Nie wymyślałam. A, i w ogóle miało zacząć od tego. Teraz to spadaj. Miało się zacząć. Dzisiejszym celem jest ziemniak. Startujemy o 7, ale ludu już trochę jest. Dzisiaj tak. Tędy, a potem tędy. O tu. A potem tak. I tak. I tak. I tak. I tyle. Mamy ogromne opóźnienie według planu. 15 minut. Zostawię Endemonda. No to biegnij. Daj, ja cię tu pokameruję. No, nie umiesz. Tak wygląda Bartek, ale się chwieje, dynda się jak... przytrzymałam paluszkiem. Tragedia. Proszę. Jesteś nieoryginalny, to już był ten tekst. Nie. Życie. I co? I tylko powiesz życie. Na co chcesz usłyszeć? Nie wiem, myśl mi o. Zrób tą wycieczkę, która jest przed nami cała. Zobacz, jak to dzików. Już zrobiłem. Jesteś w pojebańcy, czy co? My to wiadomo, turystyka górska, niemalże kwalifikowana, no to co, przyjdą takie, przyjadą, od razu na dolinę. No, strasznie tłumnie, nie? No. Dobra, lecimy. Tutaj? No, bo tu dużo podobnie jest jasne. No, trochę tak jest. Bardzo powrotnie. Coś tam mamy zobaczyć. Znaczy? Tak. Myślałam, że my nie lubimy jaskiń. Znaczy, mamy mijać, nie, że od razu masz wchodzić do tego. Nie wiem. Tam ktoś mówił, że idzie na ornat. Tak? Tak. My będziemy od innej strony szli jako. Zajdziemy do tego schroniska, a nie. Dobra. Tam będziemy się wspinać dzisiaj. Wspinać. Co? Trzy to były do tego jednego chyba momentu. No idziemy, co? No wiem, że idziemy.
3,50? Myślałem, że 3 to będzie na te. Na ciemnie. Jaką mamy drugą drogę, no? No mamy, mamy. Taka akuratna. Na tu most. Wszystko tamto, zrobisz potem, jak będziemy wracać w promieniach gasnącego słońca. O, pięknie. No tak, długo nie będziemy się. Z przesady. Teraz kawałek idziemy ścieżką pod rylami. Tak? Też, tak. Przepraszam, zwróciłem uwagę tylko na napis czerwony. Czyli rozumiem, że tu się zaczyna. Nie, w Chochołowskiej. Tak. Dobra. I co, w krzaczory mamy iść? O, no, 3,45 jesteśmy, to nam mówimy i celu. Zapraszam. O, jak słoneczko ładnie grzeje. Wnosimy się ku górze. Dziękuję, koniec ujęcia. Tak przyjemnie. Kozica Kasia pokaże, jak się to robi. Hop, hop, hop. Nisko. Naprawdę? Jestem pierwsza. I ciach. Jeszcze trochę ślisko z rana, nie? O, już coś tam widać. Być może to nasze. Dopiero wczoraj był taki pierwszy dzień słoneczny. Mówiłam, mówiłam. Każdy potoczek i każda skała. Nie wierzyłeś. Słówko do sponsora? Za późno. Nie ma problemu.
Jak na złość się teraz nie odezwie, nie? Ruszę się. Siępniemy. A dzień czuł za mnie. Jak na złość. No. No, pisionku, odezwij się. Chcemy cię popodziwiać. Tak jest. Prowadzona księżniczka wróciła ślad w postaci chusteczki higienicznej. No. Spieszyła jej się, bo nawet nie zdołała jej wysmarkać. Jest super daka. No. Pewnie tak. Dzięciole, dzięciole, odezwij się matowle. Znała coś? Nie zrozumiałam ci tak. Ty dyszysz, ja dyszę, kominie. Też dyszą. Ja jestem starą wychambową. Dysz o tym dobrze. Tak jest. To jest pytanie, nade mną tak znętasz. Przemoc. Nie inaczej. No, ale dzisiaj w nocy nie miałam takiej rodzenki gazowej, jak po tym wizerze. Wytniesz. I papież. O, o, będzie luka? Czy nie będzie? W dali widać. Przełęcz, Przysłop, Miętusi. Dziękujemy. A może ty, Bartku, opowiesz nam coś o budowie geologicznej Tatr Zachodnich? Słucham. Nie mam bladego pojęcia o tym. Słyszycie? Bartek nie ma pojęcia. A ty masz? Ja mam przewodnik. A ja mam ciebie. I styka. Lecimy.
Już, już. Znowu się coś odzywa. Zalegają? Nie. A co? Nie ma takiego jeziora. Skiernika. A może i chmury. A to babie pora tak blisko? Może. A to cel chyba, nie? Znaczy pośredni cel. Chyba, nie? Tak go będzie widać. Na razie mamy trening interwałowy. Góra, uspokojenie. Góra, uspokojenie. Zobaczymy jak dalej. Wyraźnie, wyraźnie ludzie. Jak tam słychać głos? Ludzie? Widzisz to? Nie wiem, szałasy, placówki, coś takiego? Aha. Tak jak akurat nie jest to, że można coś wypłacać, nie? Być może.
wodę z lodowego źródełka. Proszę, piję. Taka pieniska. Takie jedno hops. A tam chyba jakieś jutrzejsze nasze eksploracje. Muchy przy brzegu. No. Trzymaj, od razu słyszę jak to lata. No faktycznie mgła, nie? Tak. Zmiana scenografii, wymiana, zmiany kostiumu. Wszystko słońce psuje. Psuje? Aha. Zastanów się, co mówisz, człowieku. Nie, mi się mówi, że nie widać tak giewontu ładnie. A. Ładna posiadła. Jak ciekawie giewont to wygląda, co? No to mówię tylko. Nie zobaczysz. Widać tylko jego zarys, wiesz? A ja fotkę zrobię. A tu wyjdzie jakiś cień. Dobra. Taką lekkością, zwinnością się tu znalazłam. Lekka zadyszka.
Nie wygląda to na ludzką stopę, nawet kurde gejszy. Więcej też tu. Jakieś kopytko, nie? Gdzieś chyba czytałam, czy tam na mapie było zaznaczone, że w tej okolicy jelenie też są. Wchodzimy w kosę drzewiny, wyższe piętro roślinne. I muchy się skończyły. No. I tak oto metr po metrze wyrywamy ze szlaku prowadzącego. Na ciemnek. O, niech mówi wieprzony. Chyba miejsce. Aha. Na pewnej wysokości zaczynam zawsze łapać głoda. Tutaj byliśmy, nie? Tak.
Nie, nie chcę. Trochę. Nie. No to nie. Ciesz się. Dotarliśmy do jedynki, Kasia. Myślałam, że to obóz szturmowy. Thank you.
O, trzy korony widać. Gdzie? Tam za giewantem. Tam trochę białego widać takiego. Ale to mi to się chyba nie zobaczy. Wiesz, to widziska sobie dobrze wymyślili. Na pewno w niedzielę żadne prace remontowe nie są prowadzone. Na tym niebieskim takim. Po prostu. No tak. Jak widać piękny, dziewiczy, nie popsuty szlakiem szczyt. Nie ma tutaj połączenia. Tam przebiega granica, nie? Ale nie ma szlaku. Najpierw jest to, że to jest
one są gdzieś, ale one nie wiedzą, gdzie są. Można powiedzieć, że się nie liczy. Smarkać na to. Zresztą my sobie po prostu następnym razem zrobimy tą pętelkę na niebieskim i zejdziemy właśnie ścieżką na Trylewską, bo ten wyłącznik nie zrobiony. Do mamy łączniaka. Do komentu się poprzesuł. I w tym niebieskim zejdziemy no to w dół. Zejście. Minucie jest tam ludzie na tym zielonym.
Nie za dużo, ale... Ale trochę jest. Słucham? O. O. Fragmencik. Pójdź, sprawdź. Thank you.
nowe turnie już na tą Bystrą warto wejść, Bartek. Pewnie. Kręcisz mnie bez uprzedzenia? Co począć? Nie wiem, czy taki mam, ale... Jak na tatrzańskie warunki można powiedzieć, że szlak jest wymarły. Dwie osoby na minutę to jest normalnie. Dobry.
to, to też? Kasia. Tak. Na dole. Nie widać. Na pana operatora. Tylko mnoga boli. Jeden mięsień tylko. Albo inna część. Dobra, Kasia. Chcę zrobić chyba przerwę na przebranie się. Za chwileczkę. No widzisz. Tutaj całe gniazda są, zobacz. Takie zaciszne, południowe. No widzisz. Ścisnęłam sobie mocniej pasek wiatrowy i efekt estetyczny się trochę pogorszył. O, widać się już tak zjadłem. A, tam. Nie chcesz czapki, Bartek? Jakie czapki? Z daszkiem. Masz taką? Nie. Nie dam rady. Widzisz, że czapkę wziąłeś. A, ty myślałeś o tym. Ciepły. Nie o tym letnim. Nie. Właśnie letnim sobie wyciągnąłem w te deszcze. Nie wsadziłem z powrotem.
Włochach można wydedukować, że było pod górkę. No drobinkę. Zacytować klasyka chuj do pary kamienku. No nie da się ukryć. Godziny nagrań. Chociaż sama wycieczka będzie trwała około 6 godzin, zrobimy 8,5 godziny nagrania. Dla mojego męża nie ma rzeczy niemożliwych w tym względzie. Nie znam tej kobiety. Bankowi to powiem. Pięknej pogody, której niestety może się wytworzyć chmura deszczu. Czego sobie Państwu nie życzymy. A tu proszę bardzo, borówki i wrzosy. Idzie klatka. Świetnie. Są niewrażliwe. Cześć. Cześć. Bardzo dobra była poza taka dramatyczna w tym rozkroku. Twoje jedynka. I ja cię ciach. Ja cię kilkanaście godzin. Ty mi zrobił. A ty mi tam jedno zdjęcie raz na dwa dni. Jak w końcu się przebrałeś, raczej tak, to mogą ci zrobić. Nie mówić tak, że sobie ludzie pomyślą. A co powiedzą między sobą? To co zawsze.
Tam ta. Tak. Półka. Leżakowanie. Ktoś ze złością wywalił bilet w stępkę. 500. Wchodzimy w piętro. Regla. Dzień dobry. Szczególnie, że szliśmy tylko w dół. Nie, ty, tam ty. Teraz troszkę będzie. Nie, nie. Niestety. Dobry sposób, żeby żona się zamknęła. O, przeszkoda naturalna. A to jakiś porost na pewno.
to nie było pod górę. Ta wyspa. Normalnie dolomity. Dolomity. Tamtą przeszliśmy. Czy doszliśmy? To ja się właśnie obawiam. Żebyś się obrócił. Możesz przestrzeni. Tak. Się trochę trzęsło. To ja trzęsłam. Krzyk, krzyk, krzyk.
wszystkie zasługi sobie byś przypisywał. No i patrzcie, no nie wiem, co z tym chłopem robić, no. Co? Mów mu, panie, kurwa, całe spodnie weźmie, usmaruje, ledwo pranę, no. Jak z tym chłopem? Ruch tak mi, jak na mnie patrzysz. Idziemy. Niedługo zakończymy główny fragment naszej podróży. Zostanie nam powrót Doliną Kościeliską do parkingu. Aha. Nie. No tak, to się nie zrobisz, że on był ze mną. No jak ja mam do ciebie naprawić? Z tym chłopem jest na utrapienie. Idziemy.
był w lepszej kondycji. Swoją nogą byłoby lepiej. N40. Gdzie to schronisko, Kasiu? A, to idziemy zobaczyć. Chodźmy. Próbujemy kupić tak. Wydawało mi się, że potrzebujemy czterech rzeczy. Bułki, ser wielki, może być masło, bo tam może być mastyk jakoś. I mogą być jajka. Dobra. Jestem na taki mierski wierch, co? Takie też. Może. No znowu. Kobitka, szczupła. Gdzie? Nie wiem, co się teraz. Dziadek chyba szczupły, a kurka dzieciak już. A, to może był ojciec. No nie masz. Nie ma szczupłości w narodzie, jest McDonald's. Dzieciak zwłaszcza, nie? Tak. No i jak zwykle najgrubszy z całej rodziny. Całkiem przyjemny. Tutaj. W sensie ten ornat ewentualnie z Bystrą i później tam. A następnie na Żywcach.
jest jakieś wyjście do jaskini od tyłu. Wiesz, jak to jest na kamieniach? Dziubacha, mi się marzy. Czyli jednak nie kurczak. Zjadłam ciasto, ale ja to czegoś pociszło. Ja wiem, że bardzo dobra. Trudno. Teraz tu prawie wyglądam jak ten. Bosa pączenistka. To jest taka noga. Chciałabym coś sobie obejrzeć po tym kroku. Zamiast się delektować. Chyba ma jakąś cudowną moc. Zobacz, ile ludzi urzekł swoją wonią, no. Po prostu. Siedzą przy skupani. I wąchają. Lubią może. Może gówno w górę. Jakoś inaczej. Myślę, że jesteśmy zgodnie z czasem, który był podany przy schronisku. O! A, takie tam, o! Jest jedno wyjście. No, pójść właśnie na ten staw gąsienicowy, na kościelec i potem jeszcze na tą którymś szlakiem dla Kasprowej Wiery znowu i zjechać. Nie, tam już byliśmy.
Mateusz, naprawdę jest chodny. Nie, 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 nie czuję tego. No właśnie, o to chodzi, że nie czujesz. Faktycznie. Czyli pętelkę już zrobiliśmy. Zgadza się? No dobra. Czyli jednak nie pętelka. Do pętelki jeszcze trochę. Istniał on dziś ośrodek hutniczy metali kolorowych, później żelaza czynny w XVIII i XIX wieku. Aha, no dobra. Jakaś taka górnicza, co? Bo... moc kilof jest na górze. Tak? Tycznie. Teraz jest pętelka. Coraz bliżej końca. Coraz bliżej końca. Musisz zwrócić uwagę na dykcie. Bo jesteś wybrany. Coraz bliżej końca. Że oświetlenie słabe. Zakładamy sobie ruletki. Bo akurat ten dzień to ty robisz. Nie, jest okej. Widzisz, że już mimo wizy nie będzie następnego razu. Ładnie napisali. Rocznie przewija się tutaj. Zamiast rocznie doliny odwiedza. Co proszę? Jest takie kolokwialne. Kolokwialne, zgadza się. Co ty robisz? Dobrze jest? Podsumowanie. Dobrze jest? Podsumowanie? Mogę? Nie. Bardzo nie podsumowanie. Fajnie było. Musisz coś więcej powiedzieć, to nie wystarczy. Noga mnie boli. Każdego coś boli. Wejście było bardzo fajne. Bardzo dużo ładnych widoków.
przy zejściu też. Zanim zeszliśmy do lasu, gdyby nie. No właśnie. I zejście do wodą mamy tu do tego zakrętu. Gdy już na zielonym szlaku następuje zejście do lasu, tam już jest nudno. No, i tyle. Muszę poczekać, żeby cię doświetlił, bo taki ciemny wyszedłeś. Taki Turek. Nie przymierzałem zarob. Zapnij pasy. No. Widzicie? Co by ten chłop bez tej baby zrobił po prostu? Nie. Pojechałby bez pasów. A więc... Nic. Zmęczenie. Jesteśmy o 7, jest 17. Muszę będę mądro wyłączyć.